was wszystkich z tej strony Hudson Maverick, nagrywając drugi raz komentarz z Downturn, z likwidacji potwierdzonej mapki, ogólnie nienawidzę, nie wiem kto ją wymyślił, zapewne jakiś ruski siedzący na klopie, może kto wie. Meczyk ogólnie będzie słaby, to się wam przyznaję, będzie ze Strikerem, z MP9 i C4, którym tutaj kilkanaście kili zdobyłem. Ale o czym dzisiaj sobie z wami porozmawiam, moi drodzy? Chciałbym usłyszeć od was, jaki jest wasz ulubiony rodzaj, typ muzyki, jaki jest wasz ulubiony wykonawca. Może jeżeli nie macie super ulubionego wykonawcy, jaki jest wasz ulubiony utwór. Dobra, jesteśmy z powrotem. I tak, jakiś czas temu, jako, no nie powiem, że młody, bo to było jakiś miesiąc temu, Kobe, dzień dobry. Puściłem sobie MTV Rock. I sobie tak, siedzę i nagle gra Paradise City od Guns N' Roses. Mówię, kurde, zarąbista muzyczka. Zapisałem sobie to w telefonie, przychodzę do domu, wpisuję Guns N' Roses, Paradise City. Wyskakuje mi też Welcome to the Jungle. Mówię, przypomina mi się z czasów, kiedy grałem w GTA. San Andreas, z radyjka, moja ulubiona muzyczka w tym radyjku. No nic, szukam dalej, nie? Patrzę sobie, It's So Easy. Mówię, kurwa, też znam. Night Train, tym bardziej znam, nie? I tak od tego czasu zaczęło się moje ulubienie do Guns N' Roses, chociaż jak za czasów, kiedy grałem w GTA San Andreas, w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Guns N' Roses tak naprawdę. Ale co to zapoczątkowało, moi drodzy? Zapoczątkowało to wydanie około 140 zł aktualnie na 4 płyty, bo płyty... Nie, chociaż to będzie więcej, 160. Kurwa, nie, ja to nawet nie chcę wam mówić, bo się przerazicie. Ale zapoczątkowało to kupienie aktualnie 4 płyt Guns N' Roses. Pierwszą, jaką kupiłem, był Appetite for Destruction, czyli pierwsza płyta ogólnie z roku, moi drodzy, 87. Później było Greatest Hits, którego tak naprawdę nie jestem zbytnio zadowolony. Mogłem sobie darować i kupić sobie pierwszą część Use Your Illusion, ponieważ ja mam Use Your Illusion 2, a na jedynkę na razie nie mam mamony. User Illusion jest z 91 i Gansi byli pierwszym zespołem rockowym, który wydał dwie płyty w ciągu jednego czasu z zupełnie nową muzyką tak naprawdę. I później była, że jednak Gansi są o wiele bardziej słuchani od Mansona. No nie dziwię się tak naprawdę, no bo do muzyka Mansona też musi, wiecie, komuś tak wpaść, jakby to powiedzieć. I jeszcze co do gameplaya ogólnie, jest to dosyć stary mecz, wiecie? W którym to jeszcze zabawiałem się z Kerpaky, czy ogólnie ten setup, próbowanie wbicia tego kobry. A teraz jak już wiecie, no wbijam już kobrę na spokojnie, na lajcie. Jak oczywiście mam moc. To jest moc! No! I no co, moi drodzy, ja czekam na wasze oczywiście komentarze. Chcę poczytać sobie elegancko, co wysłuchacie, czego wysłuchacie. Nawet jak słuchacie dubstepu, no to dajcie jakiś tam tytuł, może sobie też posłucham. Mówię trochę jakbym był jakimś starym dziadkiem i w ogóle nie wiedział, nie znał się na muzyce, tylko słuchał Queenów i w ogóle i tych różnych i nie znał się na nowej muzyce, ale jednak... Kurczę, no nie oszukujmy się. Ja słucham Gunsów, słucham Mansona i słucham z trochę z czegoś innego, ale naprawdę, jeżeli chodzi o Mansona i chodzi o Gunsów, to ja się w nich muzykę, jakby to powiedzieć, wciągnąłem najbardziej. Więc jest to dla mnie takie... I've been resurrected, o! To Jeff Hardy, tam te sprawy. Więc tak jak mówię, no ja czekam na wasze komentarze. Poczytam sobie elegancko. Czekam oczywiście na łapki w górę i pewnie jedną w dół. Ale jak ja oglądałem ostatnio Roya, to zauważyłem po prostu, że taki zwykły hater. To jest zwykły hater, nawet się nie ma nim co przyjmować. Kobe, dzień dobry. Nie ma się nim nawet co przejmować. Nie chcę chłopaczyna żyje. Skoro sam nie potrafi ukręcić czegoś porządnego, moi drodzy, to on jest takim widzem, jak gówno wstające, tak naprawdę. Ten komentarz i jeszcze poprzedni. Nic, no,